Siemanko. Siema. Witamy Was z Poznania. Jesteśmy właśnie nad Wartą. Wartą. Tak. W tle widać gdzieś tutaj. O. Tak, katedrę. Katedrę poznańską. Pogoda jest piękna, słuchajcie. Pogoda dopisuje. Mamy maseczki, oczywiście. Jesteśmy zabezpieczeni. Tak jest. Wybraliśmy się na przejażdżkę po Poznaniu. Rowerkami. Zobaczcie. Oczywiście. Wiktorami. Strzały. Są razem z nami. Tak, rekomendujemy generalnie wycieczki rowerowe, bo tak sobie właśnie jechaliśmy, myśleliśmy, no nie masz kosztów tramwaju, komunikacji miejskiej i tak dalej. Świeże powietrze, ruch, więc... Tak, ruch jest definitywnie zmniejszony poprzez panujący stan chorobowy, czy jak to się tam zwie, więc nie ma za dużo samochodów na drogach. Więc można śmiało na rowerach. I też jest dużo tras jest rowerowych. Tutaj. Tak, bardzo dużo. Jesteśmy w ogóle pozytywnie zaskoczeni, jak Poznań się zmienił i faktycznie w niektórych miejscach może nie ma tras rowerowych, ale jak już wjedzie się do miasta, słuchajcie, to nie ma problemu, jeżeli chodzi o trasy rowerowe i naprawdę ładnie nad Wartą, to po prostu rura jest na rowerze i jak tutaj wjechaliśmy, no mówimy, no nie, koniecznie musimy się przejechać kawałek, bo naprawdę super sprawa. No więc infrastruktura na pewno się buduje. Więc na rowerkach można. Absolutnie. I za chwilę jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dojechaliśmy dalej do kolejnego pit stopu, który pewnie poznajecie już. Tak, jesteśmy na rynku. Za nami piękne kamieniczki poznańskiej starówki. Grześ? Tak. Ty też tu jesteś? Jestem. Tak, tak. No i ratusz oczywiście, w którym trekają się koziołki. Tu wyjeżdżają, dokładnie. Tam z tyłu pręgierz. Gdzie będzie? O, tu jest pręgierz poznański. I jedziemy w poszukiwaniu rogalików. Marcińskich, na które czekaliśmy długo. Długo. Za długo. Stary Marych w Poznaniu. Grześ w Poznaniu. Protoplasta po lewej, turysta po prawej. Udało nam się znaleźć pierwszy pit stop. Spróbujemy w cukierni Sowa dostać rogaliki. Co prawda nie nazywają się to marcińskie, tylko bydgoskie, ale są w takiej mniejszej wersji w porównaniu do takich bardzo dużych. Zobaczymy, czy mają. Zobaczymy. Czy rogale bydgoskie? Tak, to poprosimy 4. Okej. To co, udało się? Udało się. Udało się. Teraz będziemy próbować. Będziemy próbować. Idziemy do paczku. Koło browaru pewnie usiądziemy sobie i capniemy. Jak się gołąb kręci, to może tylko oznaczać jedno. Garmażerkę. Tu, 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 tu. Oho! To jest słynny rogalik w wersji mini. Rogalik bydgoski. Tak. Skosztują. Pyszne. Proszę, Rzutku.
Dzięki. Ciach, ciach, ciach. Jesteśmy teraz na Ostrowie Tumskim pod kościołem Najświętszej Marii Panny, gdzie wcześniej tutaj znajdowało się Palatium i gdzie początki państwa polskiego miały swoje miejsce około 1000 lat temu. Mieszko I z Dobrawą właśnie mieli tutaj swoją siedzibę. Jesteśmy teraz na peronie kolejki maltańskiej. Gdzieś tutaj jest szyld chyba. Widać. O, tam! Maltanka. Tam, 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 tam. Tam jest, dokładnie. Maltanka. To jest początkowa stacja, taka kolejka. Ona, kurczę, nie wiem czy teraz w tym sezonie, że tak powiem, okresie epidemicznym jeździ normalnie, ale pewnie będą ją wznawiać, odnawiać trasę, jak to wszystko się już skończy. Za nami jest jezioro Malta i to jest super sprawa z tą kolejką, słuchajcie, bo generalnie ona tutaj się zaczyna i jedzie trasą tutaj na tym peronie i później tak za mną i wokół jezioro maltańskiego, tam na sam koniec Malty, gdzie jest nowe zoo. I tam też ma przystanek Zwierzyniec się nazywa. Polecamy. Super wycieczka, zwłaszcza jak macie dzieciaki, to jest frajda, bo kolejka jest z otwartymi wagonami. Więc wszystko ładnie widać. Jesteśmy teraz w super miejscu w Poznaniu. Jest to ścieżka wśród koron drzew. Tak, cała konstrukcja jest drugą w Polsce, ma około 250 metrów i 13 metrów wysokości, więc jest dość wysoko i naprawdę jesteśmy w koronach drzew. Dokładnie, zobaczcie. My jesteśmy tutaj, a ta kładka jest autentycznie tak wysoka i podejrzewamy, że gdzieś tutaj jest ten najwyższy punkt 13 metrów. Mhm. I w sumie niedawno się otworzyła ta atrakcja, nie wiem, jakieś 3 tygodnie temu, coś takiego, no chyba tak. W najbliższym czasie, więc polecamy tutaj przyjść, super sprawa, super doświadczenie. Niedaleko Malty. Tak, niedaleko jezioro Malta i nowego zoo. Można sobie taką fajną wycieczkę tutaj zorganizować i dodatkowa atrakcja tutaj jest świetna. Absolutnie, polecamy. A
chciałam zachęcić Was bardzo, że jak będziecie w Poznaniu i będziecie mieć możliwość tego, żeby wynająć sobie jakiś rower, wypożyczyć, albo macie tutaj kogoś z rowerami, to żeby wybrać się na wycieczkę rowerową wokół jeziora Malta. Nie dość, że możecie super naturę podziwiać, bo to jest naprawdę super park. Jestem pozytywnie zaskoczona. To do tego jeszcze możecie objechać Maltę w koło, nie wiem, ona ma chyba w okolicy 4 km, słuchajcie. To dodatkowo jeszcze, jak będzie już otwarte, będą otwarte te atrakcje, to nowe zoo jest. Zwłaszcza jeżeli macie dzieciaki, to tak super atrakcja do włączenia do waszego grafiku. Plus no ta trasa ścieżką w koronach drzew to jest fantastyczna sprawa. I dodatkowo różne są inne atrakcje nad Maltą. Wiadomo, są jakieś tam fajne lody rzemieślnicze, albo coś można fajnego do picia sobie znaleźć, po prostu przespacerować się. No, multum spraw do zrobienia, więc polecamy Wam zwiedzanie Poznania też z tej perspektywy maltańskiej. To trochę teraz z mojej historii osobistej. Jesteśmy teraz przed torem, czy tak naprawdę zjazdem narciarskim nad Maltą. Jest to sztuczna górka, na której można się uczyć jeździć na nartach. Jak ja byłam mała, to tutaj przychodziłam kilka razy, byłam. Coś tam się nauczyłam, czegoś tam nie. Wywróciłam się bawęce, razem się nauczyłam. I nam się rowery właśnie przewróciły, ale nie martwmy się, a propos wywracania. Siemano. Co tam? Idziemy na rowerkach nad Maltą. W czat. Widzicie, mamy naklejki? Widać naklejkę? Master Life. Nie ma lipy. Poginamy. Pod górę. Ryzykami. To rura. Jedziemy na mikrowycieczkę. Tak, jedziemy w stronę Rawicza, Leszna, w tamte rejony, tam skąd ja pochodzę, więc będziemy zwiedzać jakieś ciekawe obiekty po drodze. I wyjeżdżamy właśnie z Poznania. Tak. Nasz pobyt dwutygodniowy minął na razie, więc wyjeżdżamy właśnie na taką małą podróż. Bądźcie z nami, będzie ciekawie. Wrócimy do Poznania i subskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, dajcie komentarz. Pozdrawiamy. Siema.